która potrafi się odbyć. Walencję, która nie jest przestraszona. Podanie do Benzemy, Karim Benzema, czy odda strzał? Popchnięty, upada na murawę, arbiter wskazuje na rzut karny i to będzie jeszcze żółta kartka. Piłka pokazuje Czomert, natomiast sędzia nie ma wątpliwości. Gdy tylko powiedziałem o tym, że Walencja ma dobry czas, że wygląda dobrze w tym meczu, zaczynają się jej problemy prawdopodobnie, bo prawdopodobnie za chwilę zobaczymy Karima Benzemę podchodzącego do jedenastki. Zobaczmy jeszcze raz, nie pierwszy raz Królewscy w tym meczu grają długą, prostopadłą piłkę. Ewidentny faul. I wszystko to kończy się faulem na Benzemie. Ale dlaczego tak się dzieje? Czy państwo zwrócili uwagę, jak wysoko była ustawiona ta formacja defensywna zespołu trenera Gennaro Gattuso, kiedy tracisz ten część sekundy, ten moment w rywalizacji z Benzemą, trudno go dogonić i środkowy defensor się o tym przekonał. Lada moment, jedenastka dla mistrzów Hiszpanii. No tak, Walencja to jest trzecia najwyższa defensywa w tym sezonie La Liga. I w tym meczu też to widać. Jednocześnie, gdy grasz tak wysoko defensywą, musisz się liczyć z takimi piłkami. Nie dał się nabrać arbiter na te sugestie, że trafił w piłkę. Czomert. I oczywiście wiadomo, kto ten rzut karny wykona. Karim Benzema, 39. minuta meczu. Ma znakomite warunki fizyczne, ma Mardaszwili. Ma dobry refleks. Benzema! Pewnie! Zmylił go i ucieszył publiczność w Riyadzie. Real 1, Walencja 0. Karim Benzema to jest 16. jego gol przeciwko Walencji. Tylko Atletikowi strzelił więcej. Karim Benzema się cieszy. Real Madryt świętuje. Nie dał żadnych szans bramkarzowi z Gruzji Karim Benzema i Real Madryt obejmuje prowadzenie swojej sytuacji. Mieli wcześniej Benzema, Rodrigo, szarżował Vinicius, ale dopiero z 11 metrów do bramki trafił zdobywca złotej piłki. Czasami futbol to prosta gra, wystarczy.